Witam serdecznie. Dzisiaj w warsztacie tkackim spotykamy się z Bożenną, która zajmuje się zawodami prawie już nieistniejącymi. Witam Cię. Bardzo mi miło. Witam Ciebie i tych, którzy zechcą obejrzeć te nasze ciekawe rozmowy. Tak. Jesteśmy w Husince nad Bugiem, bardzo blisko białoruskiej granicy. Tutaj sobie mieszkasz i kiedyś, wiele lat temu, zdecydowałaś, że chcesz odtwarzać te zawody, które już nie istnieją. Więc skąd pomysł na coś takiego? Właściwie to potrzeba zadecydowała o tym, że się tym zainteresowałam. Jako pracownik kultury w pewnym momencie stwierdziłam, że zespoły obrzędowe po prostu to, co mają na sobie, to jest dell'arte. Firanki jakieś kupione w sklepie jako fartuszki, plastikowe jakieś elementy zdobnicze na głowę, brak pichul, tak zwanych spódnic wełnianych, a już nie mówiąc o letnich nadburzańskich, takie jak chwartuchi, które były tkane z wzorem pereboru. Po prostu to mnie przeraziło. I utworzyłaś uniwersytet. Moja droga trochę inaczej się zaczęła, bo ja byłam dyrektorem instytucji kultury, stąd moja znajomość tematu, że zespoły nie mają właśnie strojów ludowych, i zaczęłam się interesować tym tematem i stworzyłam jak gdyby taki trochę inny model instytucji kultury, w której powstały pracownik idących zawodów w świetlicach wiejskich. Na obszarze gminy Biała Podlaska. A późniejsza nasza droga, już związana z rozwojem tego, spowodowała to, że zadecydowaliśmy, że potrzeba jest powołania Uniwersytetu Ludowego, który jak gdyby trochę oddzieli się też od samorządów, będzie miał większą swobodę działania, bo wiadomo, że to jest bardzo często spowodowana kadencyjnością, jak coś tam się dzieje w instytucji kultury. Przychodzą władze, zmieniają się, pewne rzeczy stają się niepotrzebne, a my chcieliśmy kontynuować cykl tego, co jest prawie że już zaginione. Bo to się zadziało właśnie z tym wzorem pereboru nadburzańskiego, który był tym pierwszym elementem, który mnie zafascynował i spowodował, że zainteresowałam się tym tematem. Dobrze, perebor nadburzański, co to takiego? Jest to tkanina, która powstaje na takich krosnach, jak tutaj widzimy, drewnianych. I ona była jako element dekoracyjny, zdobniczy właściwie, tak to kiedyś nazywano, do koszul, do fartuchów, do spódnic, ale przede wszystkim też do ręczników, którymi zdobiono ikony. No i czym się to charakteryzuje? Bo to wygląda jak białoruskie wzorki. Właśnie, tutaj w tym obszarze nadburzańskim te wzory były nieco inne. Miały one charakter pasowy i wzory tkane na tym są inaczej. Dlatego, że pozytyw i negatyw, jak mówimy z pojmaniami, jest po prostu dla kogoś, kto nie zna, nie odróżnia, nie różni się. Jest podobne. Po prostu inne jak gdyby elementy wzornicze. Mamy tutaj w uniwersytecie już dużo zebranych w kolekcji takich właśnie tkanin białoruskich i tkanin naszych. I wystarczy te tkaniny porównać i będzie widać różnicę we wzornictwie. I u nas to wzornictwo też było zróżnicowane, bo na przykład w stronę na wschód i na zachód od Hanny, gdzie były inne troszeczkę kolory używane, bo były tam, przypuśćmy, elementy bardziej nie geometryczne, a kwiatowe, ale bardzo proste schematy kwiatowych wzorów. A tutaj w naszą stronę, w kierunku do Białej Podlaskiej, to były wzory geometryczne, bardziej charakterystyczne. Dla Dobrze, tego. A znaczenie tych pereborów? Przede wszystkim one służyły do zdobienia strojów, a strój ludowy kiedyś ubierano się, oddając szacunek, do kogo się wybierało. Więc ubierało się ten strój do kościoła,
na uroczystości weselne, na chrzciny, na wyjątkowe okazje, bo to były stroje, które powstawały bardzo długo, bo technika jest żmudna robienia pereborów. Tak. Najzdolniejsze kobiety tylko tkały perebory, te, które miały pamięć matematyczną, one miały później największe wzięcie. Te, które potrafiły tkać perebory, to pierwsze by wychodziły za mąż. Czyli chłopaki poznawali jakość dziewczyny po jakości... Po, że miała dobrą głowę, pamiętała. I z taką trzeba, a niektórym, jak to mawiały starsze kobiety, że się mąciło w głowie, że nie potrafiły, bo to przecież kiedyś z liczeniem, zapisywaniem nie było takich umiejętności, więc trzeba było wszystko pamiętać. Dobrze, i te maszyny Krosna, skąd zdobyłyście? Ach, a w ogóle ciekawa jest historia takich starych maszyn, które w pewnym momencie przemysł tkacki jak gdyby spowodował to, że przestały poszły być potrzebne, poszły na strychy, popalone, porąbane, ale gdzieniegdzie jeszcze okazało się, że na tych strychach stoją takie skarbeczki. I dobrą robotę robiły muzea, kiedyś organizując konkursy właśnie sztuki ludowej, gdzie panie chociaż od czasu do czasu, bo można było dyplom dostać, kawałek tej tkaniny jeszcze utkały. Ten wzór pereboru nadbrzańskiego był uważany już w XIX wieku za zanikający. I my trafiliśmy właśnie przez muzeum, przez panią, która brała udział w konkursach, panią Stanisławę Baj. Pani Stasiu, dziękujemy ci za tą wiedzę, którą dzięki tobie posiedliśmy. I ilekroć patrzę, bo ja jestem ubrana w strój, który pani Stasia zrobiła, już nie żyjąca, ale ilekroć się go wystroję w ten strój, to zawsze o niej myślę i ona jest z nami. I wierzę, że ona nam pomaga propagować to. Ja to czuję, ja mam gęsią skórę, jak o tym mówię. Dziękujemy pani Stasiu. I właśnie na te wyjątkowe okazje ten strój zakładam. A dzisiaj wyjątkowymi okazjami w społecznościach lokalnych są właśnie dożynki, prawda? Uroczystości jakieś, kół gospodyń wiejskich, gdzie te panie, czy przypuśćmy, czy majowe. Czy inne święta rodzinne, gdzie można nałożyć ten strój. I jest to fajnie, jeżeli się nakłada. Ja muszę powiedzieć, że my z mężem mamy już taką tradycję, że gdziekolwiek się wybieramy, to zawsze na wesela, na weselu naszej córki, też byliśmy w strojach ludowych. I tam, gdzie nas proszą, a chcemy oddać szacunek i hołd tym, którzy nas zapraszają w podzięce, nakładamy nasz strój. A więc teraz, mając ten uniwersytet, umożliwiacie ludziom korzystanie z tej edukacji. Jak to wygląda fizycznie? Załóżmy, że chciałbym sobie potkać na tym. To znaczy tak, opracowaliśmy takie materiały specjalnie, bo nauczyć się tkać to jest bardzo trudno. Więc taki cykl dwuletni dla tych osób, które nie mają żadnych umiejętności z tym związanych, a chciałyby to posiąść tą umiejętność. Mamy cykle tygodniowe, dwutygodniowe, trzydniowe dla tych, którzy jak gdyby już znają techniki inne tkackie, żeby mogli pouczyć się tkania pereboru. Bo osnuć krosna specjalnie do tkania pereboru jest bardzo trudno. To jest cała duża wiedza, którą trzeba posiąść. No. Co to znaczy osnuć krosna? Właśnie. Szkoda, że nie mamy. Musielibyśmy przejść do innego pomieszczenia. Czy ja rozumiem, że to znaczy przygotować do pracy? Tak, przygotować do pracy, bo to po prostu na specjalnych urządzeniach takich tkackich, bardzo prostych, przygotowuje się pasma odpowiednie z naliczeniami. Później je się narzuca na te krosna właśnie. To jest też bardzo wielka wiedza. A chciałam powiedzieć, że to jest takie istotne i bardzo ważne. Tutaj to, co pokazuję, mogę w ten sposób. Tu tak, tak. Więc tutaj są trosteczki takie. Na nicianicach, bo to nicianice, które się odpowiednio przygotowuje i się te pary nici, wątku odpowiednio wkłada. Na przykład pierwsza, czwarta, druga, trzecia. I to trzeba liczyć. To jest taka mrówcza robota. Także ktoś, jak chce się dobrze zapoznać z tą techniką, to musi tak minimum, tak uważamy, że to jest dwuletni taki cykl edukacyjny. Z tym, że chcemy to przygotowywać w ten sposób, że przypuśćmy, będziemy się spotykać raz w miesiącu na określone, przypuśćmy 4 dni czy 5 i w następnym, aż ta edukacja będzie w pełni, bo my planujemy też zajęcia z etnografii, zajęcia związane w ogóle z taką tajemną wiedzą o kodach.
wodach tego Rzeszpereboru. Mhm. Tutaj większa wiedza jeszcze zachowała się na Białorusi, stąd też nasze kontakty z tamtą stroną, żeby pozyskać, żeby odtworzyć, bo wiadomo, że wiele osób z Polski znalazło się za Bugiem, które jeszcze żyją i tą wiedzę mają też. Mhm. I także chcielibyśmy tutaj badania etnograficzne na ten temat też z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej rozpocząć właśnie na temat takiej wiedzy związanej w ogóle z kodami wzorów, jakie były na tkaninach. A jaka jest użyteczność tego typu umiejętności w czasach dzisiejszych? Właśnie, tradycję i współczesność trzeba bardzo łączyć, bo potrzeba kiedyś była tym czynnikiem, dlatego to tkano, prawda? Mhm. Potrzebny był ten strój odświętny. Ale co zrobić, żeby dzisiaj, a jest to trudne i żmudne, tego się nie przyspieszy procesu, przypuśćmy, edukacji, czy później wytwarzania tej tkaniny. Więc jak wykorzystać tą tkaninę dzisiaj, żeby młodzi ludzie chcieli to robić? Ale posłuchajcie, dziewczyny na przykład. Młode dziewczyny, które są ktoś jest krawcową, ale ma umiejętność robienia koronek, czy przypuśćmy tkania, to on do swojej kreacji potrafi bardzo fajne elementy, wstawki robić. Muszę powiedzieć, że tu istnieje duża firma Bialcom, która już trzykrotnie puściła lniane kolekcje z elementami pereboru, które tkały panie nasze, które, to jest piękne, prawda? To jest też alternatywne źródło zarobkowania dla tych pań w społecznościach lokalnych, gdzie jeszcze się pamięta i fajnie, bo to zaczęło być potrzebne, a także myślę dla celów takich typowo też pamiątkarskich i zdobniczych, nie tylko stroju, ale także wnętrza domu. Ponieważ mamy pewne pomysły, panie mają pewne pomysły i my jako uniwersytet chcemy w tej drodze pomóc. Właśnie szkoląc, te panie mają też pracę, bo one jak gdyby szkolą te młodsze pokolenia, bo mają tą wiedzę największą, ale panie, posłuchajcie państwo, to jest niesamowite, bo w każdej wsi były tkaczki i każda miała swoją wiedzę. Przy osnuwaniu jakieś skróty, żeby było szybciej, czy później przy tkaniu, to jest niesamowite. I na przykład w ubiegłym roku, cały rok, co miesiąc spotykałyśmy się z paniami tkaczkami, gdzie ta wiedza była wymieniana. My tą wiedzę spisujemy. Chcemy też poświęcić wydawnictwo Pereborom Naddwórzańskim i przygotować jakiś projekt właśnie, żeby przekazać tą wiedzę. A na przykład techniki budowy takich maszyn, tutaj widzę, wszystkie te elementy są stare, ale w tej maszynie są nowe. To znaczy tak, jest już wiele osób, które zajmują się drewnem, które potrafią zrobić takie maszyny. Bo to jest na zasadzie odtwarzania, tak. Tylko w tej chwili już jak gdyby tutaj jest prostsza. Ta maszyna tutaj, ona została odtworzona, żeby łatwiej było po prostu pokazywać, czy nawet na pokazy bardzo często, bo to bardzo istotną sprawą jest też, jak są jarmarki czy festyny, to panie bardzo często jeszcze... Trzeba rozebrać i... Tak, i to się szybko, łatwiej jest rozebrać. A te stare, szkoda przyznam nam trochę. Tak, przy transporcie może przy transporcie, tak. Chociaż bardzo często też je zabieramy. W tej chwili się szykuje jarmark jagielloński w Lublinie i właśnie będziemy z warsztatami tkackimi tam się wybierać, żeby zrobić pokaz i zainteresować tego typu wzornictwem. Czyli to ubranko, to wdzianko, to ono zostało od zera zrobione, czy utkane, czy... I w tym momencie ta spódnica była robiona przez naszą mistrzynię, Stanisławę Daj, i ona właśnie zrobiona była ze lnu. I panie Czyli dzisiaj... ze lnu takiego, tak, które tak, od A do Z, ale panie już po prostu kupują, z tym, że w Polsce jest bardzo trudno dostać dobry len. Muszę szczerze powiedzieć, że część nici lnianych przywożono nam z Białorusi, bo tam bardzo dużo jest, dużo wytwarzanych jest lnianych tkanin i produkcja jest bardzo dobrze rozpowszechniona, ale oni tylko w niewielkim procencie można za granicę jak gdyby sprzedają. Większość zatrzymują na swoje produkcje. Ale marzeniem naszym jest też mieć swoje poletka. Panie już zaczęły siać. Także len, zbierać ten len. Technologia. I cała edukacja jest jak gdyby przewidziana w tym naszym projekcie też w nauczaniu. Sianie lnu, później pielenie lnu, prawda? Później i zbieranie
oddychanie, no, później moczenie, te wszystkie takie procesy, bo to jest taki długi proces. Później trzepanie, obijanie tego lnu na drapuszkach tymi starymi technikami, bo cóż, spotkały się nasze panie ostatnio z takim zagadnieniem pościeli organicznych. No. I bardzo zainteresowały się osoby, nawet dzwoniono do nas, bo też jakiś wywiad na jakimś jarmarku był. I później ktoś zadzwonił, czy przypadkiem nie są takie wytwarzane, więc tutaj, ale to musiałby być len od A do Z właśnie. Tak. Nie sztucznie, przypuśćmy, łamamy te pany, tylko ta cała obróbka musi być ręczna. Tak. Od A do Z. I zainteresowaliśmy się też tym tematem. I one są bardzo trwałe, bo ja widziałem takie ponad stuletnie płótna, to w ogóle wyglądały jak nowe. Tutaj leżą takie w kącie płótna właśnie, one są niesamowite. Tylko przyznam się szczerze, że miałam z takiego starego, dobrego lnu zrobioną, piękną bluzkę, ale wiecie co, dzisiejsze detergenty po prostu niszczą. Niszczą. Ona automatycznie zrobiła się po kilku praniach biała, więc tutaj wypadałoby już ten łuk przygotowywać specjalnie, żeby było to pranie takie docelowe w tym. No były sposoby wybielania też lnu, prawda, na słońcu, ale to są żmudne procesy, dlatego uważam, że powinniśmy się też tym zająć, bo dzisiaj ludzie potrzebują właśnie takiej niesamowitej czystości produktu, można to nazwać tak? Naturalnego. No już nie słowo ekologiczne. Nie, naturalnego. Naturalne. Naturalny produkt, który powstał, że ludowy, ktoś, który ktoś przyjechał, zobaczył, jak on powstaje, dlatego wtedy jest i wiarygodny, prawda? Tak. Te wytwarzane elementy. Wiadomo też, że to nie będą w masowej ilości, niewielkie tego ilości będą wytwarzane, ale może więcej osób się zainteresuje, chociażby na własne potrzeby. Prawda? Tak. Jest takie fajne gospodarstwo. Próbujemy. Po prostu próbujemy te różne wątki połączyć w jakąś całość i logikę nadać temu w edukacji właśnie uniwersytetu. Dobrze, to może tak, inny temat. Piekarz. Piekarz jest niby popularny, bo chleb wszędzie się piecze, ale czy to tak rzeczywiście jest? Nie jest to tak. Zrobiliśmy eksperyment. Tutaj istnieje w Perkowicach pracownia kulinariów regionalnych, gdzie panie pieką chleb, gdzie panie pieką sękacze, dzięciuchy i szereg innych tutaj lokalnych wyrobów proponują, mają nawet osiągnięcia, bo mają zarejestrowane produkty już też na liście. Ale wracając do tego pieczenia. Tutaj też jest takie Europejskie Centrum Kształcenia, gdzie młodzież z Polski przyjeżdża się edukować. Gdzie uczą się gdzieś zawodu cukiernika czy piekarza. A tutaj przyjeżdżają na określoną ilość godzin, gdzie się uczą tradycyjnych wypieków. I teraz tak, jest urządzona kuchnia bardzo współcześnie, gdzie jest konwekt, prawda, piec konwektowy i jest piec w drugim pomieszczeniu tradycyjny. I to samo nawet ciasto, które się wyrabia, prawda, i się upiecze ten chleb czy bułki w konwekcie, a później w piecu, żeby młodzi ludzie nauczyli się odróżniać smaki, żeby wiedzieli, znali ten swój naturalny smak, bo to jest... Te pieczywa, one, nie wiem, uzależniają w jakiś sposób w marketach sprzedawane, ale to jest, dla mnie są to plastiki. Przepraszam, jakieś dziwne skojarzenia mam z tym, że ono smakuje, ale na następny dzień proszę zobaczyć, jak takie pieczywo wygląda. A takie pieczywko, jak się wyjmie, to ono cały tydzień jest świeżutkie. Jak jeszcze wiadomo, z jakiego zboża, gdzie to zboże było zebrane, z jakiego gospodarstwa. Właśnie, czy metodami naturalnymi nawożone, czy jakimiś innymi, bo to każde, to wszystko ma znaczenie, że te jaja od kury przy sękaczach, przecież i jest to pieczone na ogniu, nie na gazie. Bo tak. Sękacze teraz mamy w brud w sklepach, ale to nie są te sękacze. Zupełnie inny smak. Zupełnie inny smak mają. I właśnie my, młodych ludzi, uczymy rozpoznawać smaki. Żeby oni poczuli, co to jest produkt naturalny. Bo dużo na ten temat się mówi, ale młodzi, którzy uczą się zawodu, sami nie będą mogli rozróżnić, to nic z tego nie wyniknie, prawda? Żeby te kubki smakowe inaczej zaczęły pracować. Że co mnie wy oszukujecie, to nie jest produkt naturalny. Tak samo z masłem.
No, to też jest historia. Tak. A jesteśmy w bardzo ciekawym domu tutaj. Może parę słów na temat tego budynku. Ach, jest to wyjątkowe miejsce. W 1927 roku tutejsza szlachta oddała ten obiekt do użytku na szkołę powszechną. I tu umieściła się szkoła, na dole były klasy, a na górze mieszkali nauczyciele. Po likwidacji tej szkoły, tu był pustostan, tu harcerze jakieś namioty mieli, myszy, szczury tutaj kulały. I marzeniem moim i mojego męża Janusza było utworzenie domu pracy twórczej. I tak przez przypadek trafiliśmy na to miejsce, w którym zakochaliśmy się obydwoje. Janusz jest malarzem, więc tutaj ta przestrzeń, okolice spowodowały, jest po konserwacji, więc to własnymi rękami wszystko to robiliśmy. Duży remont trzeba było zrobić. Nie, bo tu wszędzie trzcina jest pod tymi. Stare drzwi, jak widzicie tutaj, czy okna, to są stare stolarki, których nikt nie chciał czyścić. Pani to się do niczego nie nadaje, jak przychodzi ktoś do pracy. Myśmy sami to, mój brat jeszcze też nam pomagał, żeśmy z papierami. Jak się okazało, że ta szarość taką z tego drewna się ściągnęła, to później wszystko się zaklejało, wszystkie papiery i tak dalej. To jest tak żywiczne, wspaniałe. To jest gęste drzewo, bo dzisiaj spuszczane żywice to jest rzadkie drzewo. To jeszcze przetrwa wieki, a te drzwi, które my teraz kupujemy, to jest moment i się rozsypują, prawda? Te zawiasy, to wszystko, to jest wszystko z tamtych czasów. To się trzyma. Także i postanowiliśmy stworzyć tu właśnie dom pracy twórczej. I tak też, że się stało. Ale przyszedł nam do głowy pomysł, że właśnie trzeba pokazać też, jak edukacja wyglądała w okresie międzywojnia, po wojnie, właśnie na tych terenach. Tym bardziej, że niedaleko stąd jest taka wieś Woskrzenica, że dziedziczka też tutaj zakładała Uniwersytet Ludowy, ale wybuchła wojna i niestety on ani razu nie zafunkcjonował ze swoją działalnością edukacyjną. W związku z tym, jak gdyby historycznie też rzecz biorąc, tu była szkoła, więc szkoła powszechna, więc będziemy pokazywać, jak edukacja wyglądała w takiej szkole. No i Nadbrzański Uniwersytet Ludowy, żeby kontynuował tu, tutaj na ścianie wschodniej nie ma żadnego tego typu właśnie edukację związaną z integracją. To jest też taka idea Grundtviga, ale to jest bardzo piękne, że nauczyciel mistrz i uczeń dzielą się swoją wiedzą, prawda? Nauczyciel przekazuje swoją wiedzę i dzisiaj jest to fajne zderzenie, bo ten tradycyjny mistrz przekazuje tą swoją wiedzę i ten młody człowiek, który się uczy tej tradycyjnej wiedzy, ale ma już swoją wiedzę nową, też techniczną, wie jak to dalej wykorzystać, prawda? Tak. Jest to dla nas bardzo istotny cykl edukacyjny, który właśnie pokazuje, jak co z tą wiedzą dzisiaj można zrobić. I tak bardzo chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie zainteresowali się tym tematem, dlatego, że to jest bardzo ciekawe, to jest takie niesamowite, jak ja mówię, nie wiem dlaczego mam gęsią skórę, że to jest taka ogromna wiedza zaświatów przodków. Nawet, przodków. Wsparcie przodków. Tak. Dlatego tak mówię o tej pani Stasi, bo ją ciągle czuję, że ona jest z nami i ona kieruje naszymi losami tutaj. Jeżeli chodzi o ten Perebor, że coraz większe zainteresowanie jest tym tematem. Ale proszę mi wierzyć, to jest 25 lat ciężkiej pracy w terenie, zanim to wszystko zaowocowało tym, co jest dzisiaj w tych pracowniach ginących zawodów. Bo bardzo często się organizuje, czy tworzy projekty, one są jednorazowe, gdzieś tam i później się to wszystko rozmywa. Ale to, co robimy, musi czemuś służyć, coś z czegoś wynika i musi być potrzebne dla duszy, dla ciała. Prawda? Tak, no weźmy chociażby przykład krycia dachów. Tutaj też wynikła potrzeba, żeby ten dach pokryć. Tak. Biurem osikowym, prawda? Tak, i co było? I to jest fajne, bo na przykład młodzi ludzie, którzy uczą się zawodu dekarza i kryją blachami wszystko, jest to fajne, jak mają dodatkowe kompetencje, że potrafią dranicą kryć, biurem osikowym czy słomą, prawda? Tak. I dzisiaj coraz więcej osób potrzebuje jak gdyby innego krycia dachu, chociażby altany, ale coraz częściej i domy nietypowe się buduje, gdzie te stare techniki krycia są jak gdyby potrzebne. I dobra wiedza na ten temat, bo niewielu mamy już mistrzów tego typu. Mamy tutaj niedaleko Lubartowa mamy fajnego mistrza, który i zboże specjalnie już sieje pod tym kątem, żeby odpowiednio sobie skonstruował nawet odpowiednie narzędzie, żeby ścinać zielonkawe zboże, prawda, bo je się wcześniej ścinało,
żeby przygotowywać je na odpowiednie kiczki, które później się, którymi się później kryje ten dach, bo to są różne sposoby krycia też i samą słomą. No bo są klienci, którzy mają różne fanaberie i oni na przykład chcą strzechę. To kiedyś mówiło się fanaberia, dzisiaj to jest, zaczyna być chyba normalnością już, że to jest piękne. No. W ogóle w takich wnętrzach człowiek się inaczej czuje, inaczej się oddycha, czuje się inną energię. I czuje się inną energię, dobrze się śpi. I nie czuję się wpływu takich, ja nie wiem, ja mówię wibracji techniki w takich wnętrzach, nie wiem. Te wszystkie właśnie te ściany, które były kiedyś robione, tak jak u nas tu w domu, gdzie jest trzcina, prawda, gdzie są te bale, gdzie to drewno jest. Ja na przykład nie słyszę, kiedy deszcz pada. A jak w drewnianych, to znaczy w tych blaszanych, no. Tym bardziej jeszcze są jak pomieszczenia na stryka, to tylko czuje człowiek większy spokój, bardziej odpoczywa. Tak mi się wydaje. Ja się bardziej relaksuję. Jeżeli chcę posłuchać szumu drzew czy wiatr, to właśnie wtedy wychodzę na pole. Mhm. I tam. Dobrze, czyli załóżmy, że chciałbym swój dom pokryć strzechą, to ilu fachowców jest w tej chwili, którzy by potrafili... To znaczy w tej chwili w okolicach tutaj pan Janek, który kryje trzciną, w okolicach Lubartowa są mistrzowie właśnie, którzy już dwóch synów też przejęło tą umiejętność od ojca i kryją na bardzo dobrym, bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o wiór osikowy, to też na Lubelszczyźnie będzie ze dwa miejsca, gdzie można spotkać osoby, które tą umiejętność posiadają. I jeżeli są potrzeby tego typu organizowania kursów, to jeżeli się zbierze, bo to jest pracochłonne i większa liczba osób, to wtedy jest to możliwe też jak gdyby do przeprowadzenia. Jakby ktoś chciał się uczyć, to tak, też... Tak, bo na przykład w Europejskim Centrum Kształcenia jest odpowiednie, są zebrane elementy, odpowiednie są takie konstrukcje porobione, gdzie uczymy się tego krycia na parterze, ja to mówię, żeby zapoznać się z tą techniką, żeby, bo ktoś sam mógłby sobie też pokryć, jakby chciał się nauczyć. Tak, tak, jeżeli się uczy, a później tak, sobie kryje. Także jeżeli chodzi o zduna, o garncarza, o rymarza, o kowala, te wszystkie umiejętności tutaj, na tym naszym obszarze, tego typu pracownie, jak gdyby istnieją i to jest wszystko w zależności, czy będą, zbierze się odpowiednia ilość osób, która jest zainteresowana, żeby to zobaczyć, żeby zapoznać się z tą techniką, a przede wszystkim zapoznać. To dla grup można pokazy robić, ale nauczyć się, to jest dopiero cud techniki właśnie. A na przykład kowal, czy jest jakiś kowal, który potrafi podkowę zrobić od zera? Jest. I potrafi nauczyć, tak, jak zrobić, tak? Tak. I to też specjalne właśnie te kuźnie na miechy są. Nie takie, gdzie tam się, prawda. Wiadomo, że dzisiaj idziemy na skróty, ale tradycyjne właśnie takie kucie na gorąco, nie na zimno. Jest tutaj też możliwe. Także mamy tutaj na obszarze naprawdę sieć takich wspaniałych pracowni ginących zawodów, gdzie w zależności od potrzeb mogą być konstruowane zajęcia. Właśnie i sieć placówek przy Gminnym Ośrodku Kultury, Białej Podlaskiej, Europejskie Centrum Kształcenia, a tych nauczycieli wszystkich do edukacji, jak gdyby tych ginących zawodów, tym się zajmuje Nadbrzański Uniwersytet Ludowy w tej chwili. Niesamowite, że jeszcze udało się takie perełki znaleźć. Tak, ale to lata pracy. Proszę mi wierzyć, bo na przykład z gwarą tutejszą, po naszemu na przykład, albo brzydko mówiąc po hakułacku, gdzie przez wiele lat z zespołami śpiewaczymi miałam do czynienia i panie nie chciały używać tego rzecz języka. Bo nie wypadało. Nie wypadało, nie, to było zakazane. I po iluś tam latach pracy panie zaczęły przepięknie śpiewać tą gwarą, gdzie właśnie między innymi i na przegląd kapeli śpiewaków ludowych do Kazimierza przygotowały się. Mamy tu mistrzów też i białego śpiewu też cudownego, śpiewu Matki Ziemi do Boga, prawda, bo to się śpiewało na bosaka, bo to się śpiewało. Stało się nogami mocno postawionymi na ziemi i ten głos przechodził od ziemi, począwszy przez cały świat i leciał w przestrzeń. Gwara hachłacka, co to takiego? To jest mieszanka, bo na tych terenach to był tygiel kultur, no. Tutaj na wschodzie, wiadomo, ciągle deptany. To jest takie wojny. Miejsce, gdzie się stykają trzy granice w tej chwili. Tak, ale
ale Białoruś, Litwa, Ukraina, prawda, kiedyś Rosja, ale wracając jeszcze w zamierzchłe czasy, prawda, to ci ludzie się tutaj przemieszczali. I te języki się łączyły i najprościej było porozumiewać się po prostu na skróty. No, tam w czerwone napieczki stoić jest, tam witajcie drogi gości, takie no, słowa, które witajcie drodzy Państwo, prawda, tutaj na Podlasiu, gdzie jest przepiękna gwara, która miesza się właśnie z językiem białoruskim, ukraińskim, gdzie jest przepiękny Bóg, gdzie jest przepiękna przestrzeń. Przestrzeń, ojej, kiedyś powiedziała pani Barbara Wachowicz o tym, że Podlasie to ma takiego swojego smętka, bo nie jest najpiękniejszy krajobrazowo terenem, ale coś takiego ma, co zniewala. Jak ktoś z Państwa trafi na Podlasie, to się tu zakocha. I jak ona mówiła, w brzydocie, jeżeli człowiek w brzydocie odkrywa piękno, to ona pozostaje już na zawsze. Bo coś może być piękne, ono zawsze jest piękne. A jeżeli coś jest takie i powoli się to odkrywa, tą naturę taką i postrzegać się zaczyna w tym piękno, to wtedy jest to raj. Mhm. Dobrze, to teraz wróćmy do szkoły. Jesteśmy teraz w szkole, w klasie bardzo starodawnej. Proszę powiedz, który to jest wiek, który rok mniej więcej? W 1927 roku dodano do użytku Szkołę Powszechną w Husince. Tutejsi mieszkańcy zebrali się na tą szkołę, wybudowali część drewna swojego, dali na budowę właściwie z całości. I funkcjonowała to szkoła po likwidacji, bo to była tylko szkoła trzyklasowa. Zmiany wszystkie oświatowe powodowały to, że szkoły coraz lepsze wyposażenie miały, bo tutaj były piece, nie było toalet, na dwór trzeba było wychodzić do specjalnych budynków. Tu był pustostan i zainteresowaliśmy się z mężem właśnie i stworzyliśmy dom pracy twórczej, ale ciągle gdzieś w zanadrzu było, że jednak musimy do tych korzeni powrócić, żeby pokazać, jak edukacja wyglądała w tej szkole. Zaczęliśmy powoli rozsyłać widzi, że to tworzymy i powoli zbierać pamiątki, których udało nam się sporo zebrać z okolic tutaj tejże wsi i sąsiednich miejscowości. A tym bardziej jeszcze, że powołanie Uniwersytetu Ludowego, który właśnie niedaleko tutaj przed wojną był powoływany, jak gdyby uświadomiło nam to, że trzeba pokazać ten cykl edukacji, prawda, jaki był przed wojną, że co robiły dzieci na wsiach. I współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej i z panem doktorem Krzysztofem Kiechem, który zajmował się grami i zabawami ludowymi, spowodowała, że no, tak poważnie przemyśleliśmy temat, żeby stworzyć tu takie miejsce, żeby pokazywać edukację właśnie, jak wyglądała w okresie międzywojnia, jak wyglądała w okresie powojennym i kontynuacją tego właśnie, jak wyglądała już wyższego szczebla edukacja w uniwersytetach ludowych według idei grundwikowskich. I tak też powstało takie miejsce, mieliśmy ławki z tejże szkoły, właśnie ten napis Szkoła Powszechna, to też znaleźliśmy na strychu schowany, jeszcze mamy stare godło z orłem, z koronie, też tutaj będzie wisiało, tylko trzeba je troszkę odnowić. I zaczęliśmy pewne rzeczy zbierać w kolekcję, udało nam się pozyskać bardzo ciekawy materiał, może ja pokażę, gdzie ja tutaj mam schowany gdzieś, troszkę tutaj, mam taki ciekawy materiał, jak wyglądała kiedyś księga główna takiej wiejskiej szkoły. I tutaj mam z 1924, łamane na 5 rok szkolny. I taka właśnie, a właśnie Janka, jak wyglądał dziennik, jakie było wyposażenie takiej stan pomieszczeń i urządzeń szkolnych, to było bardzo precyzyjnie przed wojną opracowane. Każda szkoła miała takie druki właśnie i musiała je wypełniać, sprawozdania składać, co się znajduje w takiej szkole. Mamy właśnie też świadectwo z 24 roku, jak wyglądały, jakie były przedmioty, prawda, czego nauczano, jak cała dokumentacja w ogóle była tworzona i również mamy tutaj, jakie choroby były w tym czasie w szkołach,
ciepło te podłogi trzeba było, spluwaczki musiały być, takie z ciekawostek. Liczba dzieci w każdej izbie szkolnej, brudnych, zawszonych, ze świerzbem, cierpieniami skóry, z jawnicą, jakie choroby wówczas panowały, więc tutaj trzeba było taką statystykę prowadzić. I właśnie dzięki temu, dzięki tej księdze, my jak gdyby zbieramy wszystkie rzeczy, przedmioty, które były na stanie takiej szkoły. Takie muzeum. Takie właśnie muzeum, ale to takie ma być żywe muzeum, bo tutaj wszystkiego będzie można dotknąć i doświadczyć, że siądziemy do ławki, będziemy pisać stalówką, będzie dyktando pisane właśnie, jak to trudno się kiedyś pisało, ale również mamy, pozyskaliśmy od mieszkańców zeszyty. Takie stare. Stare zeszyty. O, czyli elektryczność w naszej wsi. Ci mieszkańcy, tak. Którzy się uczyli, na przykład jak fajnie edukacja, nie będę obracać się do Adama, nie będę mówił więcej dziewczyny, po 100 razy za karę trzeba było pisać, ale tutaj ta praca, która mi się bardzo podobała, 4 maja 1957 rok, praca w klasie, elektryczność na wsi. I na przykład wieś Berezówka ma dziś święto, trzymała elektryczność, o zmierzchu zaświeciły żarówki we wszystkich oknach. Gospodynie mają światło, tak w chlewkach, w domach, wygoda przy obrządku, jaka to jest. Także i oprócz tego właśnie przy pomocy też uczelni, z którą współpracujemy, możemy pokazywać, jak dzieci przychodzą też, przyjeżdżają, jak wyglądały gry i zabawy dzieci. Zostało to zebrane i opracowane, na przykład to była fajerka, najpopularniejsza gra wiejska, koleso, to znaczy koło, tutaj przed chatą stoi takie koło, to było na starszych już takie gry i zabawy, gdzie były dwie drużyny, które toczyły koło za pomocą kij. Trzeba było z boku stać i takimi grubymi kijami się przetaczało. To siódemki, mieczyki, to panna młoda, to była taka fajna zabawa dla chłopaków i dziewczyn z kolei, bo nieświadomo i dziewczynę zawsze wybierano, którą sadano gdzieś tam na krześle i druga osoba ją czesała, przygotowywała do ślubu i wypytywała jej umiejętności, co potrafi, wszyscy słuchali. No a jeden kawaler przychodził, odmawiana, a ostatnie też powiedziała matka, też by nie wydała, jak już ostatni z chłopaków podchodził, że wolałabym swoją córkę utopić, niż za was kawalery wydać i wtedy oblewaną dziewczyną wodą. Było takie niemiłe, ale to były takie różne i na wesoło i na smutno. I także były gry, które były przed Wielkanocą, toczenie jajka ze zgórki, to zbijanie. Także było bardzo fajnie i wesoło. Nie siedziało się przed telewizorem, tylko się po prostu hasało po polu i się wymyślało różności, żeby wspólnie spędzić wesoło czas. Tak. I w tej szkole chcemy właśnie tak pokazać. Tutaj mamy jeszcze bardzo ciekawy eksponat, znaczy dwa. Elementarz Falskiego. Jeden jest dla dzieci miejskich, to jeszcze pamiętam, w latach 70. takie funkcjonowały. I drugi dla wiejskich. Z 1947 roku czarno-biały. Czarno-biały, tak. Treść podobna, ale inna, bardziej skrótowa. I taki przez te kolory, to ja pamiętam do dzisiaj ten elementarz, bo może bym go nie zapamiętała, tego elementarza Falskiego, bo ja się uczyłam jeszcze z takiego. Ale też było. I proszę bardzo, jak dostosowany do tego jest specjalny A. To był tornister. To były tornistry robione z drzewa. O, tutaj proszę bardzo. Tak, może tutaj Państwu pokażę. Haczyk. Tutaj haczyk był, takie postronki. Tu na razie jeszcze konserwacji to nie miało. I to był tornister, się wieszało na plecach, na tych postroneczkach. Później był ten etap już takich tekturowych tornistrów. Także zaczęliśmy pewne rzeczy zbierać w kolekcję. I ja jeszcze mam do tego specjalnie dostosowany piórnik, który tworzył zarazem też linijkę. I zaczęliśmy zbierać też zabawki, z jakich korzystały dzieci. Na przykład łyżwy do rekreacyjnych zabaw. Zaczęliśmy zbierać przedmioty wytwarzane, takie użyteczne z różnych, z wikliny, nie tylko z wikliny, ze słomy, z sitowia, ale również z kory.
Skoro jest brzozowej, to też był pewien etap, gdzie noszono w pole jedzenie w takich właśnie torbach, ale także i do szkoły książki też noszono w takowych. No i liczydła oczywiście. No i oczywiście były liczydła. I proszę zobaczyć po wojnie, jakie bardzo ciekawe materiały były dydaktyczne dla uczniów, dla szkół. I z tym, że to jest po jednej stronie i po drugiej, też są te kolorowe obrazki, bardzo barwne. Tutaj to z kolei nadrabiało tą kolorystykę, ale dzieci to miały w zasięgu ręki, wystarczyło przez okno chaty spojrzeć i się w pole patrzyło. Także bardzo fajna jest to inicjatywa i muszę przyznać, że dzieci z takim zainteresowaniem, jak tutaj przyjeżdżają, to przychodzą, oglądają, tym bardziej, że jeszcze mamy tutaj zajęcia z garncarstwa. Dzieciaki też to lubią, od takich prostych technik właśnie wołeczkowych. I z tym, że dzieci jak przyjeżdżają, to same budują piec ziemniankowy taki i w ciągu 4 dni i właśnie 3 dni się to wypala, jak są na dłuższe okres czasu przyjeżdżają i wtedy dzieciaki zabierają ze sobą, bo całość edukacji polega na tym, że jak przyjeżdżają, to ze sobą muszą ten produkt zabrać. Tak samo jak przed świętami Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, właśnie ta sieć pracowni na terenie naszej gminy istniejąca prowadzi tego typu edukację, ale ta edukacja zawsze się kończy, że każde dziecko zabiera swój produkt do domu. I najprostszym sposobem to są takie ramiaki tkackie też, przypuśćmy, dzieci uczą się tkania takiego prostego. I później tutaj mamy takie szmatniki, widać, to takie małe są robione, to pod myszkę do komputera albo do przykrycia lalki, gdzieś tam jak na przykład wiekowe. Panie pomagają. W tym budynku szkolnym jeszcze też nauczyciel mieszkał. Tak, to był budynek zazwyczaj przy takiej szkółce wiejskiej. Nauczyciel też miał swoje mieszkanie. I możemy zobaczyć to mieszkanie, jak ono wyglądało później. Także to było takie miejsce edukacji i uświadamiania społeczności lokalnej. Czyli nauczyciel tutaj mieszkał od rana do wieczora? Tak, miał tutaj, no po prostu był to jego dom. I jedno z pomieszczeń największe zawsze służyło na klasę. I szkoła po wojnie tam mieściła się w budynku obok, większe, tak. Tam były 3 klasy, a na górze z kolei mieszkały, 2 pokoiki były, gdzie mieszkali nauczyciele. I my chcieliśmy jak gdyby nawiązać, że przy szkole zawsze nauczyciele mieszkali, stąd też właśnie chcemy w tej chacie pokazać, jak to wyglądało. Tu mamy ten piórnik, o którym wspomniałaś, taki bardzo ciekawy eksponat, na czym to polega. On zaraz otworzył linieczkę, jak trzeba było, się tak przekładało, żeby linie proste malować. I to jest fajnie, bo bez żadnego gwoździa, bez niczego, zrobiona w kawałku pnia drzewa. Listeweczka przyozdobiona drewnianym bolcem. Czyli taka skrzyneczka. Skrzyneczka, w której kredę kładziono. Dobrze. I? I jeszcze ciekawe mamy prace ręczne w szkole 1937 roku. I proszę, ile ciekawych takich zajęć było, jak fajnie jest wszystko poopisywane i żeby dzieciaki zachęcić, żeby mogły budować. Jakie przykłady takich nietypowych robotek tak. były. I posłuchajcie, nawet jak budowano dom, że dzieci od zarania uczyły się, jak powinno wyglądać budownictwo, jak się studnie, jakie łączenia, jakie ozdoby. Proszę bardzo. Jak robiono szafy, półki, skrzynie, praktycznych dużo takich właśnie też pokazywane było, jak robiono, proszę, haftowanie, malowanie na szkle, drzeworyty, jak robiono. Prawda? W dawnych czasach ludzie byli niezależni. Niezależni. Uczono niezależności. Tak, po prostu wieś była samowystarczalna i to, tak. było, i to jest niesamowite, bo począwszy od jedzenia, które się wytwarzało, przetwarzało. Dlatego w szerokim aspekcie chcemy mówić w ogóle o dziedzictwie kulturowym. Dlatego między innymi jak gdyby ta konwencja UNESCO z 2013 roku, która weszła i obowiązuje u nas, dotycząca niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski, jest dla nas bardzo istotne, że nie tylko te piękne zabytki architektoniczne, prawda, które zawsze uważaliśmy, że mają ten symbol, ale pewne umiejętności, pewne zwyczaje, pewne tradycje, które zanikają. Bo proszę spojrzeć u siebie w domu, jak Państwo urządzacie Wigilię, jak ona kiedyś wyglądała, a jak ona wygląda dzisiaj.
prawda? Jak to się niesamowicie zmienia, że pewne elementy warto by było zachować. Co się zaczyna dziać przed świętami, że wszyscy uciekają do marketów, żeby kupić, za prezentami biegają. A kiedyś myśmy i dzieciaki uczymy robić z pazłotek, z bibułków i z bibułek po czekoladkach, które się zbierało, które były rarytasem, prawda? I z nich się przygotowywało. Ze słomy, jakie piękne robiło się zabawki na choinkę. Te przedmioty, czy przed Bożym Narodzeniem, a przed Wielkanocą na przykład palmy, każdy sobie musiał sam wykonać z ziół, z bazi, które się zrywało, z bibułek, które się gdzieś tam w domu posiadało, a późniejszym, jak pięknie się robiło pisanki różnymi metodami, prawda, naturalnymi, z woskiem, gdzieś tam zawsze, gdzieś w pobliżu był jakiś pszczelarz, który zawsze trochę tego wosku dał, czy jakąś świeczuszkę, żeby można było później ją wykorzystać i zrobić przepiękne. Ale jak zdobiono chaty przecież, pająki, które symbolem oczyszczenia, czystości, jak się robiło pająki weselne, gdzie się młodzież spotykała przed weselem i zabawy fajne były, a przy okazji się robiło piękne dekoracje świetlic, czy domów, czy z bibuły różne elementy, które na brzuski się nakładało, bo często te wesela były na zapolach, prawda? Stawiano brzozy. Jeszcze też o roślinach uczono. A, proszę. Były przepiękne właśnie, przepiękna wiedza o roślinach, co rośnie wokół domu, co rośnie na polu. Jakie piękne były te wydawnictwa. Nie tylko o roślinach ozdobnych, ale właśnie o tych roślinach, które mają dla nas bardzo duże znaczenie. Chociażby do farbowania, tak jak tutaj wcześniej mówiłam, sianie lnu, później przędzenie, obróbka tego całego lnu, później już po wyczesaniu odpowiednim to przędzenie tego lnu, później farbowanie, żeby to było farbowane naturalnymi sposobami, tak samo jak i przecież pisanki, prawda? Z żyta zielony kolor, czy z cebuli czerwony, czy szyszki z olchy nadawały też takiego niesamowitego, w bordo wpadającego koloru. Także tutaj takiej wiedzy też, która przydatna była w codziennym życiu, uczono w tych szkołach. Ja domniemam, że jak biedne dzieci przychodziły, to taki nauczyciel gęsto i często też jak coś miał, to i potraktował ze swojej kuchni, bo po takim się rozchodziły różne zapachy. Ale przede wszystkim miał duży wgląd na higienę dzieci. Dlatego w tym pomieszczeniu znajduje się drewniana miedniczka na takiej fajnej konstrukcji. Gdzieś jakieś wiaderko z wodą, gdzie trzeba było właśnie te ręce umyć, bo takich nawyków nie wszyscy w gospodarstwach swoich kiedyś mieli. Dobrze. Coś na zakończenie? Jakieś słowo? Tak. Ostatnie. Także chciałam jeszcze raz podkreślić, że Podlasie jest wyjątkowe. Wyjątkowe miejsca tu można spotkać, wyjątkowych ludzi, którzy są szczerzy, oddani. Przez wieś się nie przejdzie, jeżeli szklanki wody się nie wypije. Jak się maszeruje, czy jedzie rowerem, a się na moment babcia stoi przy płocie i się człowiek na minutkę ukłoni i zatrzyma. Oj, niech pani poczeka chociaż szklankę wody, jak pani nie chce wejść i się niczym poczęstować. To jakieś ciasteczko gdzieś tam w lnianej serwetce mające. Tutaj jeszcze tutaj to piękno duszy człowieka. W każdej wsi można spotkać. Chociaż to powoli nam też niknie, ale staramy się dbać o te miejsca, bo proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu, architekturę sakralną, chociażby te kapliczki przydrożne, które są, o które się, prawda, też dba, co się dzieje z majowymi, że one są coraz rzadsze, ale teraz się zacznie, będzie można ciekawe, podróżując po Podlasiu, zobaczyć przy kapliczkach panie z gałązkami brzozowymi, odganiające się od komarów i od meszek, ale śpiewające przy kapliczce, bo tylko w kapliczce, gdzie indziej nie można majowego odprawić było. To są przepiękna przestrzeń, taka płasko, daleko, horyzont. Jak się patrzy na to niebo Podlasia, które łączy się ziemia z niebem, ta przestrzeń i te lasy śródpolne, które gdzieś tam, to tu, to tam widujemy, to stwarza taki magiczny klimat wokół mgły, proszę Państwa, o świcie kolorowe, przepełnione słońcem, wędrujące po tych dawnych terenach bagiennych. One sprawiają, że człowiek
człowiek tutaj się zaczyna na Podlasiu czuć inaczej. Człowiek zaczyna to oddychać, spowalnia się życie. Jak gdyby człowiek nie potrzebuje komputera, człowiek nie potrzebuje komórki, śpiew ptaków, śpiew drzew wokół. Przecież to jest piękne. I zapraszamy na to Podlasie wyjątkowe, urokliwe, bo jest tu co zobaczyć, jest tu co zwiedzać. Powędrować, pojeździć rowerem, chociaż nietypowe są to szlaki rowerowe, ale właśnie o to chodzi, żeby mieć takie emocje różne z tym związane. Nie jedziemy na wybetonowanej ścieżce, prawda, po lewej, po prawej stronie. Tu jest takich wiele atrakcji. A, spływy krzną kajakami, a bugiem nieuregulowanym, który tyle emocji dostarcza duchowych, bo widzi się płaski teren, to skarpy piękne nadbużańskie z lasami sosnowymi. Przepięknie. Albo zamiast na wakacje gdzieś jechać na jezioro, no to na przykład do szkoły tutaj się podszkolić, jak zostać rymarzem albo kowalem. Także jest to wszystko możliwe, bo dzięki zainteresowaniu z Państwa strony nasze Podlasie. Nie, taki, ja myślę, że nam chodzi o taki zrównoważony rozwój tego regionu, gdzie gospodarz na progu stanie właśnie w ludowym stroju i przywita gwarowo swoich gości, gdzie zaserwuje mu właśnie potrawy typowe dla tego regionu i że będzie można popić kompociku właśnie zrobionego z rabarbaru i z truskawki, z miodem zmieszanego. Oj, jakie to dobre i gasi pragnienie, a nie wody gazowane czy inne. A wody źródlane są tu ci czyste, więc ze studni śmiało też się można napić jeszcze. Tak, niektórych powietrze jest tak czyste, że porosty rosną nawet na młodych gałązkach. A tak, a proszę sobie wyobrazić, że to jest miernikiem czystości właśnie. Ekolodzy, tak właśnie kiedyś tutaj grupa na Podlasiu była i zaskoczona, że te porosty kłaczkowate są aż tak wielkie. Mhm. A to właśnie bioindykatory powietrza mówią na to i potem się sprawdza. Nie jest to niesamowite. A ta dzikość przyrody jeszcze nieujarzmionej zniewala. Także zapraszamy na Podlasie i do Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego, gdzie można się edukować, można się integrować w inny sposób niż w innych szkołach. Pięknie, dziękuję. Ja również Państwu dziękuję za zainteresowanie. Dziękuję. Dziękuję.